Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o perfumach idealnych na zimowe bale. Obecnie mamy czas Christmas parties, czy to Wam praca na przykład takie organizuje, bo i takie się zdarzają, czy to Wy organizujecie jakieś przedświąteczne spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, dlaczego już od razu muszę się motać, nigdy nie może być, wiecie, bez zamotania profesjonalnie, no ale już się z tym pogodziłam, że mi to tak nie idzie gładko, jakbym zawsze chciała. Także tutaj porozmawiamy sobie po prostu o perfumach, które na takie imprezy przedświąteczne się nadają. Ja wybrałam takie zapachy, no jest tutaj trochę zapachów vintage. Ja wybrałam takie zapachy, które kiedy otwieram koreczek i wącham, od razu widzę jakąś właśnie taką elegancką sytuację. Kiedy je wącham, widzę od razu imprezę, widzę przed oczami po prostu, że nadają się na specjalną okazję. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co to za zapachy, to zostańcie ze mną. Oczywiście tutaj też piszcie swoje propozycje, jeżeli o takie zapachy chodzi. Wszystkich nowych widzów serdecznie witam i zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a wiem, że nie robicie, większość osób, które ogląda, nie subskrybuje jeszcze, a więc bardzo proszę, aby to uczynić. I też zapraszam do subskrypcji mojego kanału angielskiego. Jeżeli jeszcze nie wiecie, założyłam angielski kanał i tam co poniedziałek filmiki pojawiają się o godzinie 18. Teraz w grudniu tutaj 3 filmiki pojawiają się w tygodniu, ale też już jakieś dodatkowe filmiki na pewno były. Także jeszcze prócz 3 filmików w grudniu na pewno coś innego się pojawia, także zostańcie ze mną, bo tutaj no grudzień, tak jak mówię, to jest jeden z moich ulubionych miesięcy w roku i bardzo jestem podekscytowana takie filmiki móc kręcić dla Was. Także pierwszym zapachem, jaki tak bardzo mi się kojarzy z balami zimowymi, no i to już wielokrotnie powtarzałam, jest Estée Lauder Youth Dew. Tak jak mówiłam, dla mnie to jest taki bal vintage, w długie welwetowe suknie, mężczyźni w smokingach, lata 30., 20., bardzo, bardzo ten zapach kojarzy mi się z okładkami Harper's Bazaar czy Vogue właśnie z lat 20. i 30. Tutaj być może Wam wkleję, o co mi chodzi. Taki właśnie bardzo, bardzo elegancki klimat, dużo błysku, dużo właśnie tego weluru, jakieś tam futra, jakieś tam właśnie diamenty, coś takiego. Z tym właśnie kojarzy mi się ten zapach, z takimi starymi, minionymi czasami. Także jeżeli lubicie takie klimaty, to myślę, że Estée Lauder się Wam spodoba. Youth Dew oczywiście. Ten zapach przypomina mi bardzo też klasyczne opium od Yves Saint Laurent. Także jeżeli ktoś lubi klasyczne opium, to myślę, że z Youth Dew się też polubi. Kolejnym zapachem, kolejnymi dwoma zapachami w sumie, jakie też mi się kojarzą z takimi specjalnymi sytuacjami, z imprezami i tak dalej. No, dwie pozycje od Chanel. Jest to Chanel Coco Mademoiselle. Ja mam tutaj wersję Intense i wersja oczywiście klasyczna Chanel numer 5. No, te zapachy to jest no typowa impreza, ale to nie jest właśnie taka impreza w klubie, tylko to jest taka elegancka impreza, właśnie jakaś świąteczna, taka wyjątkowa, specjalna, czy to zapachy na Wigilię by na przykład były, czy właśnie na jakieś takie party firmowe. Coś takiego, myślę, że to są tak eleganckie zapachy, tak uniwersalne, takie nadające taką wspaniałą, elegancką aurę, że na pewno jeżeli je wybierzecie, to no, wszystko będzie ok, a i Wy będziecie się czuli wspaniale, także to jest to. Kolejne dwa zapachy, też tej samej marki, już tutaj idźmy tymi parami, marka Guerlain, no i oczywiście ja Wam mówiłam, że zwariowałam na punkcie Shalimara, czyli Shalimar, no to jest tak jak też mówiłam, tak samo jak w przypadku Youth Dew, to są stare, vintage'owe bale, przepiękny zapach, przebogaty, przecudowny, ja myślę, że to byłby idealny unisex tak na dobrą sprawę. No tutaj mamy orient, tutaj mamy słodycz, tutaj mamy wanilię, mamy cytrusy, mamy nuty zwierzęce i jest mnogość tego wszystkiego, ale jest to tak przepiękne, jest to tak bogate, jest to tak esencjonalne, jest to podane z tak dużą klasą, no absolutnie bardzo, bardzo polecam Shalimar na takie specjalne okazje. To jest zapach taki festive, jak to mówią po angielsku, czyli no taki właśnie świąteczny, odświętny bardzo, przepiękna rzecz. A tutaj druga buteleczka od Guerlain to jest Mitsouko i tutaj również jak wącham ten zapach, to ja Wam mówiłam kiedyś, że w ogóle czuję wiosnę, jak wącham go, natomiast on też ma w sobie tą aurę taką odświętną, taką specjalną. On jest tak na dobrą sprawę całoroczny,
Przecudowny zapach też taki, to już jest szypr, więc jeżeli ktoś nie za bardzo lubi, jeżeli ktoś ma podejrzenia, że może wyczuwać jakiś mocz, no to ostrożnie z tym zapachem, natomiast ja nic takiego nie czuję. Tutaj mamy róże, tutaj mamy bodajże brzoskwinie, tutaj mamy też patchoule bodajże, mamy jakiś taki ziołowy aspekt lekko, naprawdę, naprawdę cudowna rzecz, bardzo, bardzo elegancka, przepiękna, także Mitsouko od Guerlain też myślę, że bardzo fajnie sprawdzi się w takich sytuacjach. Kolejnym zapachem jest zapach, jakiego ja tutaj nie mam, ale uważam, że idealnie na takie okazje się nadaje, jak bale zimowe właśnie. Jest to Hypnotic Poison od Diora. Ja poluję na swoją buteleczkę, nie wiem jeszcze kiedy to będzie, kiedy ją dodam do kolekcji, bo jak zwykle mnóstwo chcieć się trafia. Natomiast jeżeli kiedyś będę miała szansę, to z chęcią ten zapach dodam do swojej kolekcji, no bo jest po prostu przepiękny. To jest taki migdał, lekka wiśnia, jakby wanilia, bardzo taki zawiesisty, kremowy, budyniowy, ale też bardzo, bardzo elegancki i w bardzo podobnym klimacie, jeżeli jeszcze macie, jest zapach Alaya Blanche. Niektórzy mówią, że w ogóle ten zapach do Hypnotic Poison dla nich nie jest podobny, dla mnie jest i powiem Wam, że ja miałam buteleczkę Alaya Blanche, natomiast zdecydowałam się ją sprzedać, bo chciałam sobie kupić Shalimara, no i właśnie tak to jest, sprzedałam Alaya Blanche. Ja wiem, że niektórzy być może zgrzytają zębami z żałości, co ja najlepszego zrobiłam, bo jak wiecie, Alaya Blanche jest zapachem wycofanym już i coraz trudniej dostępnym, natomiast ja, no powiem Wam, że nie żałuję kompletnie, ja bardziej cieszę się właśnie z tego Shalimara w mojej kolekcji, bo po Alaya Blanche bardzo rzadko sięgałam, jeśli w ogóle. Także ona tak na dobrą sprawę tylko stała i kurzyła się w mojej szafce perfumowej, a więc no tak postanowiłam, natomiast tutaj daję znać, że oczywiście Alaya Blanche jak najbardziej. Oczywiście jak zwykle moje włosy nie podobają mi się, nie mam pojęcia jak się mam uczesać, ja w ogóle powiem Wam, że dzisiaj mam taki dzień totalnie, myślałam, że będzie mi się dobrze nagrywało, a wszystko mi idzie bardzo, bardzo powoli, także to jest drugi filmik z kolei, ale więcej nie nagram, bo po prostu chyba nie czuję się na siłach. Kolejne dwa zapachy są to zapachy marki Zoologist. Jest to Zoologist Hummingbird i jest to właśnie taki też bardzo elegancki, bardzo nektarowy, bardzo kwiatowy zapach, no, który idealnie wprost nadaje się na takie specjalne okazje, oraz Zoologist Nightingale, który właśnie bardzo przypomina mi Mitsouko od Guerlaina, więc jeżeli macie większy budżet i chcecie coś takiego bardziej niszowego w tym klimacie, to myślę, że Zoologist Nightingale będzie no bardzo podobny. Tutaj Mitsouko to jest zapach inspirowany Japonią, a Nightingale od Zoologist to jest też zapach inspirowany japońską właśnie wiosną, więc tutaj nawiązania są ewidentne jak dla mnie w tym Nightingale'u. Kolejnym zapachem jest zapach, który też bardzo, bardzo jak dla mnie fajnie sprawdzi się w takich sytuacjach imprezowych, balowych i jest to zapach Armavnish Peridot. Jeżeli jest dostępny, to go bierzcie, bo uważam, że jest naprawdę interesujący białokwiatowiec. Wiele osób porównuje go do Poison od Diora. Ja bym niekoniecznie powiedziała, że to jest prawda, no ale co nos, to opinia. To jest tak, bardzo narkotyczny, zawiesisty białokwiatowiec, natomiast to tak jak mówię, mi Poison od Diora w ogóle nie przypomina. No taki po prostu, to jest impreza, to jest zapach, który będzie idealnie komponował się z rozgrzanym tańcem ciałem. Taki bardzo też wyróżniający się z tłumu, ekspansywny, narkotyczny, czyli generalnie to czego ja oczekuję od zapachów właśnie takich imprezowych. Także Armavnish Peridot, ja wiem, że on swego czasu był bardzo ciężko dostępny. Nie wiem, czy obecnie jest dostępny, jeżeli jest, to tak jak mówię, bierzcie, bo bardzo szybko znika, także to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach, który no też mi się bardzo, bardzo z takimi imprezowymi sytuacjami kojarzy, eleganckimi oczywiście, Emmy Kalev Glamour, no i to jak wiecie jest zapach taki jak Alien, Alien na sterydach, Alien przyprawowy, Alien sprzed reformulacji, co ja tutaj więcej będę mówiła, on też idealnie mi się nadaje na takie letnie imprezy, wieczorne właśnie, bo to jest taki narkotyczny, biały kwiat też. No ja tutaj nie mogę tego do niczego innego porównać niż do Aliena i on na te zimowe sytuacje też jak najbardziej się idealnie nadaje. Coś eleganckiego, coś takiego z pazurem, z tajemniczością. Także to jest Mikalev Glamour. Kolejnym zapachem, jaki też mi się tak kojarzy z tym, ja kiedyś go nosiłam na Sylwestra 2 lata temu bodajże, jest to Mugler Aura. Tylko ta klasyczna aura, nie wersja Sensuel. Jak wiecie, ja wersję Sensuel miałam, ale się jej pozbyłam, bo no coś mi zaczęło w niej mocno, mocno zgrzytać.
Także ta klasyczna aura. Ja pamiętam, jak moja koleżanka właśnie na takie też Christmas party nasze z pracy ubrała aurę i przepięknie ona projektowała, bardzo, bardzo była wyczuwalna, no i rewelacyjnie się sprawdziła, praktycznie cały wieczór ją czułam i wtedy jak na Sylwestra ja sobie ubrałam aurę, też ją cały czas czułam, jest to zapach taki, no tak jak mówię, też ekspansywny, ale też bardzo charakterystyczny, bardzo charakterny. Podobno wycofywany, także jeżeli ktoś ma okazję, to niech kupi swój egzemplarz, bo oczywiście L'Oreal po przyjęciu Muglera musi ugrzeczniać wszystkie kompozycje i robić je no takimi samymi, miałkimi, nie wiem, być może niesłusznie oceniam, ale no tutaj aura, myślę, jest takim jednym z ostatnich wypustów takich bardziej, wiecie, charakternych, takich charakterystycznych, także aura. Kolejnym zapachem jest zapach dosyć świeży w mojej kolekcji My Burberry Black. Tutaj ten zapach pojawiał się wielokrotnie też u dziewczyn w takim zestawieniu perfum jesiennych i to jak najbardziej się z tym zgodzę, natomiast ten zapach to też jest taki zapach imprezowy, jak ja Wam mówiłam, mi się właśnie ten zapach kojarzy z imprezami, takimi właśnie w zimną aurę, jesień, zima, z imprezami, na jakie ja chodziłam na studiach i wtedy właśnie mam wrażenie, że podobnych zapachów używałam, także on się jak najbardziej na wieczór sprawdzi, on jest bardzo mocny również, bardzo ekspansywny, mamy tutaj też brzoskwinię, mamy paczulę, mamy białe kwiaty, jest owocowo, kwiatowo, narkotycznie, ostro, z pazurem, ale też bardzo elegancko, jest troszeczkę mroku w tym zapachu, tajemniczości, więc ja myślę, że on idealnie też na taką zimną aurę się nada. Także to jest to. Kolejnym zapachem, jaki tutaj polecam na takie Christmas party, jest Armani Code. I oczywiście, jak wiecie, ten zapach pojawił się w perfumach, które są przeze mnie nielubiane. No i dlaczego tutaj polecasz, skoro nie lubisz? Ja Wam tłumaczyłam, że to nie chodzi o sam zapach, który jest bardzo ładny. Chodzi tutaj raczej o moje skojarzenie, jakie ten zapach wywołuje, czyli po prostu skojarzenie z czasami liceum, z liceum ogólnie. Ja w liceum ten zapach nosiłam, natomiast no tutaj abstrahując zupełnie od moich personalnych skojarzeń i tam klapek w głowie, wiecie, które mi się uruchamiają, kiedy wącham ten zapach, abstrahując zupełnie od tego, obiektywnie patrząc, uważam, że jest to bardzo fajny zapach, jeżeli właśnie o takie wieczorowe sytuacje chodzi. No tutaj wiele osób skarżyło się, że już ten Armani Code, on nie jest taki, jak był kiedyś, że to jest wręcz cień samego siebie. Nie mam pojęcia, ja bardzo dawno tego zapachu nie wąchałam, ale być może się skuszę, być może mi się spodoba od nowa, kto wie, być może już nie będzie mi się kojarzył. Także myślę, że Armani Code też by bardzo fajnie się sprawdził. Kolejnym zapachem jest zapach, jaki ja miałam na Christmas party, bo właśnie jak to oglądacie, to ja jestem po imprezie, że się tak wyrażę. Wczoraj wróciłam, czyli w niedzielę, nagrywam to w poniedziałek. No ale tutaj to nieważne, bo tutaj ten filmik jest w ogóle nie po kolei. Także ja miałam na sobie w tym roku na Christmas party tutaj z tej odleweczki od Kingi. Pozdrawiam kochana serdecznie. Maison Francis Courdijan Oud Satin Mood. Powiem Wam, że ten zapach rewelacyjnie mi się sprawdził. On jest bardzo mocny, bardzo ekspansywny, nawet otrzymał jeden komplement. Bardzo złożony, to jest taka mroczna róża, taka z takim bardzo przystępnym udem. Tutaj to nie jest jakiś ud, wiecie, stodołowy, oborniany, nic takiego nie ma. Absolutnie. Ten ud nawet nadaje takiej drzewności, drzewnej czystości gdzieś tam w tle. To jest zapach krągły, zapach zawiesisty, no taki satynowy właśnie, kojarzący mi się z taką ciemną satyną, z welwetem, czyli z welurem też. Coś takiego właśnie gładkiego, ciemnego, zawiesistego, słodkiego trochę, bardzo tajemniczego. Także ja Wam mocno polecam. Ten zapach rewelacyjnie wybrzmiewa w chłodnej aurze. Ja Wam mówiłam, że ja go testowałam, kiedy było ciepło. Absolutnie to nie było wtedy dla mnie, jak dla mnie on był wtedy zduszony, nie pokazał swojego piękna. Natomiast teraz było przecudownie. On jest no tak otulający nosiciela, pięknie projektujący i pięknie w ogóle zachowujący się, czy to na włosach, na skórze, na materiale. No ja nie szczędziłam sobie psików, natomiast nikt nie narzekał, a byłam wyczuwalna także. Bardzo, bardzo polecam Oud Satin Mood, jeżeli ktoś ma. Kolejnym zapachem jest zapach, który też gdzieś tam tak mi rezonuje z tym Armani Code. Jest on gdzieś tam jak dla mnie podobny. Jest to Jovoy Remember Me.
Tutaj mamy taką sytuację bardziej laktonową, to jest taka herbatka jakby z mlekiem, natomiast tutaj mamy też słodycz, mamy tutaj ostrość za sprawą kardamonu, za sprawą imbiru, więc jeżeli lubicie takie herbatki przyprawowe, takie z pazurem, to myślę, że Jovoy Remember Me będzie dla Was. No i polecam go, bo ma bardzo, bardzo ładny ogon, jest bardzo wyczuwalny. Tak jak Wam mówiłam, kiedy Ola była u mnie na nagrywkach, ostatnio pachniała Jovoyem Remember Me. Pozdrawiam Ola serdecznie. I bardzo, bardzo ładnie projektował przez cały czas, tak na dobrą sprawę, jak u mnie była. I bardzo mi się ten ogon podobał. Taki jest elegancki, intrygujący. Zastanawiamy się, co to jest. Niby jest to coś, co znamy, ale niby coś, czego nie znamy. Więc ja uważam, że zapach wieczorowy zwłaszcza powinien tak flirtować z odbiorcą, być taką zagwostką, wiecie, co nosimy. Dlatego tutaj to mi się idealnie nadaje. Kolejnym zapachem jest zapach, który też właśnie mi się kojarzy troszeczkę z Jovoy Remember Me. No i oczywiście jest to Obsession Night od Calvina Kleina. Jeżeli nie macie budżetu, a chcecie pachnieć bardzo ładnie, nietuzinkowo, nietypowo, ja myślę, że dużo osób nie nosi tego zapachu teraz, nigdzie go nie wyczuwam. No, Obsession Night od Calvina Kleina na pewno Wam załatwi, zrobi dobrą robotę, jeżeli chodzi o takie wieczorowe sytuacje. No bo on, wąchając go tutaj z korka, dokładnie z tym mi się kojarzy. On jest trochę świeży, ale też słodki, też troszeczkę pudrowy. Ma tutaj on w sobie pełno sprzeczności, trochę kobiecy, trochę męski. Także ja myślę, że Obsession Night idealnie też nada się na takie sytuacje. On też jest trwały, też bardzo dobrze projektuje, czujemy go cały czas i im bardziej on przysycha na naszej skórze, na włosach, tym bardziej się zmienia, robi się taki kaszmirowy, wręcz ciekawszy. Także on też bardzo, bardzo ładnie się zachowuje. No, serdecznie Wam polecam, bardzo, bardzo ładny zapach, jeżeli o takie sytuacje chodzi. I kolejne dwa zapachy z tej samej marki. Ja tutaj przyniosłam jeden, bo już mi się po prostu nie chciało iść po drugi. Jest to marka BDK. No, zacznijmy od tego, co ja tutaj mam. Velvet Tonka. Jak wiecie, ja na punkcie tonki oszalałam kompletnie. Będzie chyba dopiero filmik o tonkowych perfumach, także zostańcie tutaj na kanale, jeżeli jesteście ciekawi tego zestawienia. No, natomiast tonka absolutnie przepiękny zapach, elegancki. Tak jak ja Wam mówiłam, tonka mi się po prostu kojarzy z taką elegancją. Ona nadaje jakiegoś takiej bardzo szykownej słodyczy zapachom. Tutaj mamy właśnie taką jakby leciutką migdałowość, marcepanowość połączoną z białymi kwiatami. Także jest bardzo intrygująco, bardzo tak uroczyście również. Muszę to powiedzieć, uroczyście. Ten zapach ma dla mnie kolor właśnie złota. Ma dla mnie kolor takiego beżowego weluru, takiego przepięknie mieniącego się. Ma dla mnie kolor takich szampańskich cekinów, coś takiego. Jeżeli sobie do takiego ubrania założycie Velvet Tonka BDK, efekt murowany myślę, przepiękny, przepiękny, elegancki zapach, intrygujący, kobiecy, ciągnący się też niesamowitym ogonem. No, no coś fantastycznego, też taka impreza bardzo elegancka w butelce. I kolejnym zapachem z BDK, jaki tutaj może być taki bardziej agresywny, bardziej taki dla miłośników gourmand, jest oczywiście też popularny wypust marki, jest to Rouge Smoking. I tutaj mamy taką już bardziej wiśniową sytuację. To jest tak ogólnie przydymiona taka wiśnia, bardzo słodka, bardzo likierowa, właśnie przydymiona wiśnia, więc jeżeli takie klimaty lubicie, jeżeli właśnie robicie się na takiego wampa, wiecie, jakaś czerwona sukienka albo czarna taka obcisła suknia, czerwone szpony, czerwone usta, myślę, że BDK Rouge Smoking bardzo, bardzo fajnie dopełni tą stylizację, dopełni tą kreację, także myślę, że bardzo dwa fajne takie zapachy na takie wydarzenia. I ostatnim zapachem jest zapach, który też kiedyś nosiłam na Christmas party, jest to Fracas Robert Piguet. Ja już za często nie mówię o tym zapachu, ja kiedyś na niego miałam bardzo dużą fazę. Jak wiecie, Madonna Truth or Dare jest wzorowana na tym zapachu. No natomiast nadal polecam oczywiście, to jest taki typowy białokwiatowiec, tuberozowiec typowy, więc musicie lubić tuberozę. Niektórzy oczywiście czują mocz, niektórzy czują jakieś tam nuty fekalne wręcz, no bo tutaj mamy białe kwiaty, które w sobie, jak wiecie, mają indole,
czyli te składniki, które w takich dosyć przygnitych rzeczach się zdarzają, no i białe kwiaty, właśnie te indole produkują, im te białe kwiaty bardziej wienną, tym więcej tych indoli i może taki zapaszek być. No ja tutaj tego absolutnie nie wyczuwam, natomiast wiele osób pisze, że wyczuwa, no więc to już musicie ocenić sami za siebie. Natomiast tutaj jest naręcze białych kwiatów wszelakiej maści, jakie tylko chcecie, jest trochę brzoskwini, są też nuty takie trochę animalne, bardzo, bardzo ładny zapach, bardzo taki, no, kwiecisty, po prostu. Słucham, czy coś tam mi nie kipi, bo się gotuje w międzyczasie, ale nic. Także jeżeli lubicie takie narkotyczne zapachy, mogłabym go postawić w sumie na jednej półce z Armafnish Peridot. To są bardzo podobne takie gagatki, nie że takie same, nie jakoś bardzo podobne, jeżeli chodzi o sam zapach, ale o klimat. Widziałam, że niestety te zapachy są coraz trudniej dostępne, o ile w ogóle, także szukajcie. Coś ten Robert Piguet ciężko dostępny jest. Z tego co widziałam, ja też chciałam poszukać sobie Kasbach, ten kadzidlany zapach taki ten typowo. Ciężko znaleźć, nie mam pojęcia, ale jeżeli macie okazję, to ja Robert Piguet Fraka przynajmniej polecam bardzo serdecznie na takie Christmas party. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dawajcie mi znać, jakie są Wasze typy na takie właśnie zimowe imprezy. Czy lubicie takie imprezy? Ja bardzo, bardzo lubię. No to one dzieją się w grudniu, więc jak nie lubić? Ja bardzo się cieszę, że pojechałam do Gdańska. Bardzo był to miły pobyt. Także super było spędzić weekend w towarzystwie, które się zna. Dawajcie mi znać, tak jak mówię, jakie są Wasze zapachy na zimowe bale. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!